Chaotic scenes at the funeral service for Pablo Escobar. The killing of Colombian drug lord Pablo Escobar is sending a tougher message. At least that is the hope. And drug king, who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police. Pablo Escobar. Niegdyś najbardziej wpływowy i poszukiwany baron narkotykowy na świecie, spędził swoje ostatnie 24 godziny w ciągłej ucieczce i desperacji. Jego życie, przesiąknięte przemocą, bogactwem i władzą, zbliżało się do nieuchronnego końca. Ten dramatyczny okres był kulminacją lat ścigania przez kolumbijskie i międzynarodowe siły porządkowe, które w końcu zacieśniły pętle wokół niego. Jego ostatnie godziny obfitowały w momenty napięcia, strachu i ostatecznej konfrontacji, które na zawsze zmieniły oblicze Medellin i całej Kolumbii. Rozdział pierwszy. Ucieczka i ukrywanie się. Pablo Escobar rozpoczął swój ostatni dzień w głębokim niepokoju, wiedząc, że siły porządkowe są coraz bliżej jego śladu. Jego życie, niegdyś pełne luksusów i władzy, teraz sprowadzało się do ciągłej ucieczki i ukrywania się. W godzinach porannych, kiedy świt łamał ciemność nocnego Medellin, Escobar i niewielka grupa zaufanych ochroniarzy znajdowali się w jednym z tajnych domów bezpieczeństwa, położonym w dzielnicy Los Olivos. W tych wczesnych godzinach porannych Escobar spędzał czas na planowaniu kolejnych ruchów, jednocześnie próbując utrzymać kontakt z pozostałą częścią kurczącego się imperium. Komunikacja była ryzykowna, ale niezbędna do utrzymania pozorów kontroli. Każdy telefon, każda wiadomość mogła jednak prowadzić do namierzenia jego lokalizacji przez władze, które korzystały z wówczas zaawansowanych technologii. W domu panowała atmosfera napięcia i paranoi. Escobar wiedział, że jego lista sojuszników szybko się kurczy, a dawni przyjaciele i wspólnicy mogli stać się wrogami, przyciągnięci obietnicami nagród za jego głowę. Z każdym mijającym dniem coraz trudniej było mu zaufać komukolwiek, nawet osobom z najbliższego otoczenia. Każdy ruch był dokładnie planowany i wykonywany z największą ostrożnością, aby uniknąć wykrycia. Jednak pomimo wszystkich tych środków ostrożności, z każdą godziną rosło poczucie, że czas barona narkotykowego dobiega końca. Rozdział drugi. Wzmożone działania poszukiwawcze. W miarę jak dzień się rozwijał, działania poszukiwawcze prowadzone przez kolumbijskie władze nasilały się, tworząc coraz większą sieć wokół Pablo Escobara. Wczesne popołudnie przyniosło wzmożoną aktywność policji i wojska, które wspierane przez amerykańskie agencje federalne zacieśniały pętle wokół znanych kryjówek barona narkotykowego. Korzystając z zaawansowanej technologii, w tym satelitarnych systemów śledzenia i podsłuchów, próbowali przechwycić każdy sygnał, który mógłby ich doprowadzić do Escobara. W całym Medellin i okolicach patrole policji były nasilone, a punkty kontrolne ustanowione na kluczowych skrzyżowaniach miasta, co utrudniało swobodę ruchu i zwiększało atmosferę niepewności. Kolumbijskie siły bezpieczeństwa, zmotywowane obietnicą zakończenia długotrwałego polowania na jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie, przeszukiwały podejrzane obszary z nieustającą determinacją. W tle tych wszystkich działań rozgrywała się gra w kotka i myszkę, gdzie każde zagrane posunięcie mogło oznaczać zwycięstwo lub porażkę. Agenci wykorzystywali informacje zebrane od informatorów, często byłych członków kartelu, którzy za obietnicę łagodniejszego traktowania decydowali się zdradzić swojego dawnego szefa. Pomimo ryzyka, które to ze sobą niosło, każda nowa informacja była potencjalnym kluczem do zlokalizowania Escobara. Tymczasem technicy pracujący w tajnych centrach monitorowania analizowali przechwycone rozmowy telefoniczne, starając się zidentyfikować głos Escobara lub jakiekolwiek wskazówki dotyczące jego aktualnej lokalizacji. Każda rozmowa była dokładnie badana, każdy sygnał śledzony z nadzieją, że ostatecznie doprowadzi to do kryjówki barona. Wzmożone działania poszukiwawcze w tym popołudniu były odzwierciedleniem determinacji władz, by położyć kres wieloletniej grze w ukrywanie się, którą prowadził Escobar. Atmosfera w mieście stawała się coraz bardziej napięta, a mieszkańcy Medellin czuli, że zbliża się koniec pewnej ery. Rozdział trzeci. Ostatnia rozmowa telefoniczna.
W miarę upływu popołudnia narastające napięcie i desperacja skłoniły Pablo Escobara do podjęcia ryzykownego kroku, który ostatecznie przypieczętował jego los. Znajdując się w sytuacji coraz większego odosobnienia i zagrożenia, postanowił skontaktować się ze swoją rodziną, której nie widział od dłuższego czasu i która była dla niego największym źródłem wsparcia i miłości. Ostatnia rozmowa telefoniczna, która miała miejsce tego popołudnia, była aktem desperacji i tęsknoty za bliskością. Escobar, mimo świadomości niebezpieczeństw związanych z używaniem telefonów, które mogły być łatwo zlokalizowane przez władze, zdecydował się zadzwonić do swojego syna. Ta decyzja była napędzana nie tylko potrzebą kontaktu z bliskimi, ale także rosnącym poczuciem końca, które kładło się cieniem na jego myślach. Rozmowa ta, przeprowadzona z ukrycia, miała być momentem ulgi i pocieszenia, ale w rzeczywistości stała się decydującym błędem. Władze, wykorzystując zaawansowane techniki nasłuchu i triangulacji sygnałów, były w stanie szybko zlokalizować pochodzenie rozmowy. Każde wypowiedziane słowo, każdy oddech Escobara podczas tej rozmowy przybliżał siły bezpieczeństwa do jego kryjówki. Kolumbijskie siły specjalne, współpracujące z amerykańskimi ekspertami, monitorowały sieci komunikacyjne z niezwykłą czujnością. Gdy tylko nawiązano połączenie, zespoły techniczne pracowały z gorączkową szybkością, aby zidentyfikować lokalizację Escobara. Ten dramatyczny wyścig z czasem, w którym każda sekunda miała znaczenie, kończył się w momencie, gdy udało się ustalić dokładne miejsce, z którego dzwonił. Ostatnia rozmowa telefoniczna Escobara nie tylko zdradziła jego położenie, ale również ujawniła jego słabość i ludzki wymiar, który przez lata był ukrywany za maską bezwzględnego barona narkotykowego. Był to moment, w którym człowiek pragnący kontaktu z rodziną stał się bezpośrednią przyczyną swojego upadku. Rozdział 4. Oblężenie i śmierć. Wczesnym wieczorem, po dniach intensywnych poszukiwań i godzinach pełnych napięcia, kolumbijskie siły specjalne zebrały się wokół domu, w którym ukrywał się Pablo Escobar. Informacje uzyskane z jego ostatniej rozmowy telefonicznej doprowadziły je bezpośrednio do jego schronienia w jednej z dzielnic Medellin. Budynek, choć z pozoru niepozorny, stał się teraz centrum uwagi, otoczony przez uzbrojonych po zęby żołnierzy i policjantów. W miarę zbliżania się sił bezpieczeństwa, atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Mieszkańcy okolicy, przyzwyczajeni do przemocy związanej z kartelami narkotykowymi, obserwowali z lękiem i ciekawością rozwijające się oblężenie. Policja zablokowała dostęp do okolicznych ulic, a snajperzy zajęli strategiczne pozycje, gotowi do działania. W domu Pablo Escobar i jego ochroniarze zdawali sobie sprawę z nadciągającej konfrontacji. Bez drogi ucieczki i otoczeni przez przeważające siły, stawili czoła swojemu przeznaczeniu. Strzelanina rozpoczęła się, gdy Escobar i jego ludzie podjęli desperacką próbę obrony. Echo wystrzałów rozbrzmiewało w powietrzu, a mieszkańcy Medellin byli świadkami ostatecznego aktu upadku swojego najbardziej znanego przestępcy. Konfrontacja była krótka, ale intensywna. Pablo Escobar, mimo swojej determinacji, nie był w stanie oprzeć się przewadze sił specjalnych. W końcowych momentach oblężenia, zraniony i świadomy swojego losu, próbował uciec, wychodząc na dach budynku. To właśnie tam, pod gołym niebem, życie Escobara dobiegło końca. Został trafiony kilkoma strzałami oddanymi przez kolumbijskie siły specjalne, które zakończyły wieloletnie polowanie na barona narkotykowego. Następstwa tej śmierci były natychmiastowe i ogromne. Fotografie martwego Escobara, leżącego na dachu w kałuży krwi, obiegły świat, stając się symbolem upadku jednego z najpotężniejszych imperiów przestępczych w historii. Dla władz kolumbijskich i międzynarodowych było to zwycięstwo, długo oczekiwany koniec epoki dominacji i terroru Medellin Cartel. Rozdział 5. Identyfikacja i oględziny ciała. Po dramatycznych wydarzeniach wczesnego wieczoru, kiedy to Pablo Escobar został zastrzelony na dachu jednego z domów w Medellin, nadszedł czas na oficjalną identyfikację i oględziny jego ciała. Ciało zostało szybko zabezpieczone przez kolumbijskie siły specjalne i przeniesione do lokalnej kostnicy, gdzie miały się odbyć dalsze procedury.
Późny wieczór tego samego dnia, w atmosferze napiętej ciszy, przerywanej jedynie przez sporadyczne dźwięki radiowozów i odległe echo miejskiego życia, ciało Escobara zostało przywiezione do pomieszczeń medycznych. Tam, w sterylnym i surowym otoczeniu, patolodzy i śledczy przystąpili do dokładnego zbadania i dokumentowania stanu ciała, aby oficjalnie potwierdzić tożsamość i przyczyny śmierci. Proces identyfikacji był rygorystyczny. Pomimo licznych ran i uszkodzeń ciała spowodowanych strzelaniną, twarz Escobara była nadal rozpoznawalna. Jego unikalne cechy, tak dobrze znane z licznych zdjęć i materiałów telewizyjnych, pomogły szybko potwierdzić tożsamość. Dodatkowo porównano odciski palców, które bezbłędnie dopasowano do tych w policyjnych bazach danych, usuwając wszelkie wątpliwości co do tożsamości zmarłego. Oględziny ciała ujawniły liczne rany postrzałowe, które były bezpośrednimi przyczynami śmierci. Dokładna analiza trajektorii i lokalizacji ran dostarczyła cennych informacji o przebiegu ostatnich chwil życia Escobara, a także o okolicznościach konfrontacji, która do nich doprowadziła. Te medyczne i kryminalistyczne szczegóły miały kluczowe znaczenie dla oficjalnych raportów i przyszłych analiz. Gdy identyfikacja i oględziny zostały zakończone, wieści o potwierdzeniu śmierci Escobara szybko rozeszły się, stając się głównym tematem rozmów w całej Kolumbii i poza jej granicami. Fotografie ciała wykonane podczas oględzin zostały opublikowane i obiegły świat, stając się mrocznym świadectwem końca jednej z najbardziej znanych postaci w historii przestępczości zorganizowanej. Rozdział 6. Pogrzeb. Następnego dnia po śmierci Pablo Escobara miasto Medellín przygotowywało się do jego pogrzebu. Mimo kontrowersji i przestępczej przeszłości, które otaczały postać Escobara, był on również postacią, która w pewnych kręgach społecznych cieszyła się nieoczekiwanym szacunkiem i nawet uwielbieniem. To skomplikowane dziedzictwo było widoczne w dniu jego pogrzebu, który przyciągnął tłumy żałobników oraz zainteresowanie mediów z całego świata. Rano atmosfera w Medellín była napięta, a jednocześnie pełna oczekiwania. Mimo obecności sił bezpieczeństwa, które miały na celu zapewnienie porządku, na ulicach można było wyczuć mieszankę smutku, ulgi i ciekawości. Ludzie z różnych stron zbierali się, aby być świadkami ostatniego rozdziału historii Escobara. Pogrzeb odbył się na cmentarzu Jardins Montesacro, gdzie Escobar został pochowany w grobowcu rodzinnym. Mimo że był to pogrzeb jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców na świecie, dla wielu obecnych był to również moment pożegnania z kimś, kto w ich oczach był dobroczyńcą i opiekunem biednych. Escobar był postacią, która zbudowała skomplikowaną sieć zależności, a przez swoje akty dobroczynności zdobyła pewną lojalność i wdzięczność wśród części społeczności Medellín. Rodzina Escobara, przyjaciele oraz dawni współpracownicy z kartelu wraz z tłumem mieszkańców Medellín uczestniczyli w ceremonii. Pomimo ciężaru przestępstw przypisywanych Escobarowi, jego pogrzeb był momentem pełnym emocji, gdzie płacz i modlitwy przeplatały się z wyrazami szacunku i żalu. Niektórzy żałobnicy nieśli ze sobą zdjęcia Escobara, a także kwiaty i wieńce, tworząc na cmentarzu wzruszający widok. Pogrzeb Pablo Escobara nie był tylko lokalnym wydarzeniem. Był to moment, który był obserwowany i komentowany na całym świecie. Dla wielu był to koniec ery, symbol upadku jednego z najbardziej znaczących i niebezpiecznych baronów narkotykowych w historii. Dla innych był to czas refleksji nad wpływem, jaki Escobar wywarł na swoje miasto, kraj i świat.